To jest modelowym przykładem, jak powinna wyglądać dekarbonizacja. 3 lata temu powołano właśnie w Sanoku pierwszą samorządową spółkę wodorową. Teraz miasto zwiększa bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców. Realizujemy w tej chwili działania związane z tworzeniem strefy gospodarczej zielonej, certyfikowanej, na której powstaje 20 hektarów farm fotowoltaicznych, 4 magazyny 5-megawatowe i strefa dla przedsiębiorców, które już mogą się lokalizować, pierwsi już są. Mamy 3 hasła, 3 ideały, to jest bezpieczeństwo, o którym już tutaj słyszeliśmy, związane też właśnie z tą sytuacją geopolityczną. Jest to ekonomia, czyli cena. Chcemy, żeby ta nasza energia, to ciepło, paliwo było możliwie tanie, no i ekologia. Dzisiejsze porozumienie podpisane przez 3 podmioty ma pomóc w poszukiwaniu i rozpowszechnianiu rozwiązań zwiększających niezależność energetyczną województwa. Podkarpackie Centrum Innowacji chciałoby rozpocząć właśnie ten nowy etap, w którym kwestie związane nie tylko z wodorem, z energią pozyskiwaną w ten sposób, ale też z wszystkimi zielonymi, wszystkimi źródłami zielonej energii, żeby ta wiedza była agregowana, była gromadzona i potem wykorzystywana w naszym regionie. Aby się wpisać w cele ogólnokrajowe, ale też jednocześnie być województwem, które poprzez energetykę będzie wzmacniało swoją konkurencyjność, efektywność energetyczną, a na sam koniec tworzyło nowe miejsca pracy. Samorząd województwa ma wiele pomysłów na takie działania. Mówimy o innowacji energetycznej, o ważnych sprawach dla Podkarpacia, mówimy o paliwie alternatywnym i to wszystko bardzo dobrze się materializuje, zaczyna materializować w Sanoku. Gdzie za kilkanaście dni zamontowany zostanie kocioł na biomasę, która będzie podstawowym źródłem ciepła dla miasta.